który jest u nas, to jest zespół, który powinien grać w drugiej lidze. I dlatego dla nas ważnym elementem było to, aby w miarę szybko i sprawnie dogadać się z zawodnikami, którzy są tutaj w Olimpii, byli przez rok czy przez dwa, tworzyli ten klub, tą rywalizację i awansowali, żeby oni mogli, nazwijmy to, skonsumować ten sukces. I w większości przypadków, prawie we wszystkich, udało się to zrobić. Dogadaliśmy się z zawodnikami, trener za chwilę też powie o pewnych rzeczach. Z niektórymi rozstaliśmy się z różnych przyczyn. Też niektórzy kończyli wiek młodzieżowca. Rozpoczęliśmy poszukiwania zamienników na tych pozycjach i myślę, że ten czas, który rozpoczynamy, czas przygotowań krótki, bo tylko praktycznie 4 tygodnie, bo już w ten ostatni weekend lipca gramy pierwszy mecz z Rakowem Częstochowa. Myślę, że przyniesie możliwość szybkiego zgrania się, szybkiego dopracowania tych elementów, aby powalczyć w tej drugiej lidze. Tutaj z kapitanem rozmawialiśmy przed chwilą, zależy od klubu, jakie cele stawia, jakie są budżety. My cele stawiamy wysokie. Zawodnicy, jeżeli pragną tego i będą walczyć swoją postawą na boisku, zrobimy to, co jest możliwe w naszym wykonaniu, aby zapewnić jak najlepsze warunki, pewną stabilność. I jeżeli ta nasza przygoda doprowadzi nas do awansu, na pewno podejmiemy rękawice. I o tyle kuriozalnie można powiedzieć, jest prościej teoretycznie awansować do pierwszej ligi niż do drugiej było awansować, tak? Tutaj aż 3 drużyny awansują bezpośrednio, jedna jeszcze walczy w barażach, więc na 18 zespołów aż 4 mają szansę na awans. To jest dosyć sporo. Chociaż wiadomo, są trudni przeciwnicy, rywale, trzeba mieć szacunek do nich, bo na pewno są dobrymi zespołami, ale Olimpia też jest dobrym zespołem. Mieliśmy taki fajny moment dla nas, gdzie pełni radości, satysfakcji z osiągniętego celu mogliśmy się tym cieszyć i nie było tak naprawdę okazji tego, żeby to podsumować w taki sposób niestatystyczny, ale taki, który należy podkreślić. Ja tutaj ze swojej strony chciałbym przede wszystkim podziękować zarządowi za zaufanie, za to, że powierzył mi prowadzenie zespołu w klubie, w którym się wychowałem i prowadzenie tego zespołu było dla mnie od samego początku dużą sprawą i zaszczytem. Jak wiadomo, w sporcie niczego nie da się od początku do końca policzyć. Byliśmy w momencie, kiedy pierwszy cel nam się nie powiódł, po półrocznej pracy spadliśmy z drugiej ligi. To był trudny dla nas moment. Byliśmy w momencie, kiedy drugi cel, czyli powrót na ten szczebel rozgrywek, również nam się nie powiódł. Liczyliśmy wszyscy na to, że konsekwencja, cierpliwość, te wszystkie rzeczy, które są związane, a nie często, czy nawet rzadko, kiedy stosowane w zespołach, w sporcie, w klubach, te elementy zadziałały i systematyczna, spokojna, cierpliwa praca dała efekt. I tak jak to się mówi, do 3 razy sztuka, to na co pracowaliśmy i cierpliwie liczyliśmy, dało efekt. Za to chciałem podziękować i tak naprawdę to dotyczy ludzi, którzy pracują tutaj w tym środowisku. Mówię tu o członkach zarządu. Często nawet anonimowi, nie pokazujący się gdzieś tam na konferencjach, a bardzo często wysłuchujący w trudnych momentach dla zespołu i dla klubu, wysłuchujący różnego rodzaju nawet inwektyw. Żyjemy w takim, a nie innym środowisku i pewnie to się nie zmieni, ale
Tym bardziej dla nich gratulacje właśnie pod kątem tego, co wszyscy wspólnie zrobiliśmy. W drugim rzędzie chciałbym tutaj podziękować zespołowi, zawodnikom. Pracowaliśmy na ten sukces z niektórymi 2,5 roku, z niektórymi 2 lata, ale pracowaliśmy bardzo, bardzo rzetelnie, bardzo sumiennie. To, co powiedziałem wcześniej o zarządzie, również dotyczyło zawodników, również w pewnych momentach i w sytuacjach. Było ciężko, co tutaj dużo mówić. No i nie było takiego wsparcia, na jakie byśmy liczyli. Ale to wszystko dodaje nam siły i ten sukces końcowy zawdzięczamy również temu spokojowi, cierpliwości, pracy wspólnej, która wiem, że przyniesie efekty. Przyniesie efekty na pewno na przyszłość. Chciałbym podziękować kibicom również, bo też nie było takiej okazji oficjalnie podziękować kibicom. Wspierali nas na każdym meczu wyjazdowym, w meczach barażowych. Te wszystkie sytuacje związane z tym sukcesem i atmosfera, szczególnie tych dwóch meczów barażowych, to myślę, że niektórzy będą pamiętali do końca życia. Ja osobiście już rozmawiałem z zespołem, ja jestem dumny, że mogłem prowadzić ten zespół w tej części rozgrywek. Mam nadzieję, że cała praca, którą wykonaliśmy do tej pory, dalej będzie przynosiła efekty. Prezes tutaj wspomniał o przyszłości. No nikt z nas nie wie, jak to się potoczy. Trzeba mieć szacunek, trzeba mieć pewien dystans również do tych rzeczy, pokorę, bo to jest sport. Możemy fajnie wystartować, możemy mieć duże problemy. Wszystko tutaj jest sprawą otwartą. Oczywiście w dużej mierze zależy od tego, jak dalej będziemy budowali ten zespół, jak rozpoczniemy te rozgrywki, jak będziemy korzystali i to jest bardzo znaczące. Z tego, co my pracowaliśmy do tej pory, bo budując ten zespół już 2 lata temu po spadku, chcieliśmy, żeby to był zespół na tyle wartościowy, żeby nie trzeba było dzisiaj się głowić nad tym, skąd wziąć napastnika, pomocnika, obrońcę, doświadczonego, mniej doświadczonego, w jakim to budować kierunku. Mamy bardzo mocny szkielet tego zespołu. Tak naprawdę możemy tutaj mówić o ubytkach zawodników, którzy grali mniej. Zamknąłbym, że tak powiem, temat poprzedniego sezonu. Z mojej strony wypada podziękować zarządowi, kibicom też, którzy nas wspierali. Wiele było różnych głosów ze strony kibiców, że nie chcą jeździć do takich miejscowości jak Wasilków czy Szczuczyn. Jednak była duża grupa kibiców, która podążała za nami i mimo wszystko byli z nami na dobre i na złe, trzeba to podkreślić. Za to drużyna zawsze była wdzięczna. Cieszymy się, że udało się ten cel zrealizować i teraz te wyjazdy będą bardziej atrakcyjne i dla kibiców, i dla samych zawodników, bo przecież wiadomo, że każdy z nas też chciał osiągać jakieś sukcesy sportowe i grać poziom wyżej. Podziękowania dla zarządu, że tak jak prezes tutaj podkreślił, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i mieliśmy wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby ten sukces osiągnąć. Wypada mi jeszcze powiedzieć w imieniu drużyny, że wszystkim ludziom związanym z Olimpią, kibicom, zarządowi, jako ja, jako drużyna serdecznie dziękujemy. Tymi słowami zamknąłbym już temat poprzedniego sezonu, bo to już było, to już jest historia i teraz myślmy o tym, co będzie przed nami.